Kolejne kraje wyrzucają Boga z przestrzeni publicznej, no i po raz kolejny podnoszą swoją głowę socjaliści z Portugalii, którzy raz już namieszali na Półwyspie Iberyjskim podczas objawień fatimskich. Pamiętacie, kiedy rządziła w tamtym kraju masoneria, nawet chcieli więzić te nieszczęsne dzieci. Mamy więc początek nowego roku liturgicznego, czas Adwentu, radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Księża pewnie dziś mówili lepiej lub gorzej o potrzebie przygotowywania się na ten czas, na czas, gdy Pan nadejdzie wraz ze swoimi wojskami od wschodu. Ja natomiast chciałbym dziś przedstawić Państwu, jak na to przyjście jest przygotowana Europa. A nie jest. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku w niedzielę. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Czujcie się jak u siebie. No to mamy już 44 tysiące subskrypcji, a to dopiero początek, zaczął się miesiąc. Do końca roku osiągniemy 50, o czym jestem głęboko przekonany. Dziękuję za wczorajsze ciepłe przyjęcie programu Marek Miśko Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Do kwestii niemieckiej będziemy jeszcze wracać. Jednemu z widzów tak bardzo spodobał się program, że stwierdził, iż jestem wariatem, bo mam fisia na punkcie Niemców. Faktycznie, jestem wariatem. Wariatem, że po 25 latach działalności społecznej jeszcze mi się chce i chce. A fisia mam, to prawda, na punkcie Polski. Dziękuję wszystkim mecenasom naszego projektu, projektu Marek Miśko Czuwaj, bez których nasze programy nie mogłyby powstawać. Kłaniam się Państwu w pas. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze dołączyć do naszego projektu jako mecenas, wszystkie informacje na temat jak to zrobić mogą Państwo znaleźć w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. To co? Zaczynamy! Rząd Portugalii podjął decyzję o usunięciu 5 niebieskich tarcz z herbu państwowego, który to herb stanowił również stały element narodowej flagi Portugalczyków. Socjaliści uznali, że jest to konieczność, aby oddać świecki charakter państwa. Tarcze mają natomiast swoją przepiękną historię. Są one bowiem symbolem 5 ran Chrystusa. W roku 1139 pierwszy portugalski król, Alfons I, zwany zwycięzcą, odniósł decydujący nad losami kraju triumf nad Maurami w bitwie pod Oriki. Według legendy wytrącił w walce 5 tarcz z rąk królów mauryjskich, które zostały później odzwierciedlone właśnie 5 niebieskimi polami na jego fladze. To właśnie sam Chrystus miał obiecać władcy zwycięstwo i na cześć tej obietnicy elementy te znalazły się w symbolice nowo powstającego wtedy państwa. Szła więc Portugalia przez dzieje z tą obietnicą. Od króla Alfonsa w XII wieku, przez króla Sancho w roku 1185, Alfonsa III w 1248, Jana I panującego w 1385 roku. I tak do czasów współczesnych. Po równo 880 latach, w roku ustanowienia wspomnianych tarcz, przychodzi socjalistyczny premier i zrywa z tradycją trwającą bez mała 9 wieków. Niedługo jednak nacieszył się swoim dziełem premier Antonio Costa, ponieważ 7 listopada podał się do dymisji w związku z aferą korupcyjną dotyczącą osób najwyższego kierownictwa partii socjalistycznej, której dowodził. Dochodzenie ma związek z nieprawidłowościami przy inwestycjach w wydobyciu litu oraz produkcji zielonego wodoru. Natomiast w biurze szefa gabinetu premiera znaleziono blisko 80 tysięcy euro w gotówce. Prokuratura twierdzi, że jest to łapówka. A wracając do symboliki. Zmiana ta, jak przekonywał Costa, ma na celu podkreślenie świeckiego charakteru państwa oraz większą inkluzywność. Zwróćcie uwagę na to słowo. Inkluzywność. To jest ciekawe określenie, które, jak sięgniemy pamięcią, nigdy nie występowało z taką napastliwością w przestrzeni publicznej. Słowo to występuje zaledwie od kilku lat. Pomyślcie, kiedy po raz pierwszy je usłyszeliście? 10-20 lat temu było nieobecne. Słowo to oczywiście istniało, ale w komunikacji pojawiło się nagle, na całym świecie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A może lepiej, jak za przestawieniem wajchy na kolejny bieg, co? Posługują się tym słowem ludzie z liberalnych, dekadenckich i lewicowych sfer, ale ostatnio równie często używa go papież. Myślę nawet, że po raz pierwszy usłyszałem to słowo właśnie z ust Franciszka i z nim to słowo niestety kojarzę. Mówi o nim nad wyraz często.
Nie twierdzę, że oni wszyscy oczywiście uczestniczą w tych samych spiskach, na których przekazywane są jakieś instrukcje lub taka komunikacja powstaje, ale dobrze chyba się nie dzieje. W dawnych latach władza kościelna w trosce o powierzonych jej wiernych z danego terenu, występując w imieniu tychże wiernych przecież, zabrałaby głos. Głos konieczny w sytuacji, w której krok po kroku następuje dechrystianizacja przestrzeni publicznej w całej Europie. Ale nie to jest chyba najsmutniejsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie to budzi trwogę. Bo niestety, w moim przekonaniu, prawdziwa walka z Chrystusem toczy się zupełnie gdzie indziej. Tu i tu. W umysłach i sercach większości współczesnych mieszkańców Europy, którzy przez chrześcijaństwo ukształtowani, a omamieni jakimiś inkluzywnościami właśnie, pozwalają na wyrzucenie Boga nie tylko z przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim z tej najbardziej intymnej i bliskiej każdemu człowiekowi, czyli ze swoich rodzin, ze swojego życia, czy jak to mówią kapłani, metaforycznie, ze swojego serca. Inkluzywność. Według słownika języka polskiego PWN inkluzywny oznacza łączący lub obejmujący jakąś całość, przeznaczony dla wszystkich. Natomiast język inkluzywny, którego powinno się używać, aby nie dyskryminować nikogo, to język inaczej mówiąc włączający, równościowy, wolny od wszelkich uprzedzeń, stereotypów i aluzji. I właśnie to jest ten wytrych, którym będą otwierali nasze drzwi bez klucza, aby dostać się bez klucza do przestrzeni, która jest najbliższa nam wszystkim, czyli do naszej wolności, terroryzując nas właśnie pojmowaną według swojego widzimisię wolnością. A wolność? Nie ma większej wolności niż ta, którą daje nam Bóg. Nie mamy na własność niczego. Nic tutaj nie jest nasze. Nawet jeżeli umieramy, to nic ze sobą nie zabieramy. Wszystko, czym się posługujemy, z czego tworzymy, z czego wykonujemy różne przedmioty, z czego budujemy, zastaliśmy przecież tutaj na miejscu. Człowiek nie stworzył ani wody, ani wiatru, ani minerałów, ani ognia. Nie stworzył zwierząt, nie stworzył roślin. Ale jedno na własność posiadamy. Jest to wolność. Dlatego tak bardzo chcą nam ją odebrać. Ci, którzy myślą, że nami rządzą. Wolność jest niezbywalnym przymiotem człowieka i ona sprawia, że możemy dokonywać różnorakich wyborów za pomocą wolnej woli, którą otrzymaliśmy od Boga. I te wybory są dokonywane. Dokonywane właśnie w ten sposób, że Europa nie tylko zrywa, ale już zerwała więzi z Bogiem, a kraje, które jeszcze do niedawna wydawały się być bastionami katolicyzmu, przestają istnieć jako chrześcijańskie. Irlandia. Niegdyś na wskroś katolicki kraj. Zobaczcie, jak dzisiaj wyglądają statystyki. Nowy spis ujawnia szybki spadek liczby katolików. W ciągu 6 lat aż o 10 punktów procentowych spadła liczba katolików w Irlandii, wynika z najnowszego spisu powszechnego. Obecnie 69% populacji, czyli 3,5 miliona, jako religię zadeklarowało katolicyzm. Przy okazji publikacji danych część polityków i organizacji pozarządowych zaapelowała o usunięcie kościoła z edukacji i z opieki zdrowotnej. Zobaczcie, korespondent Vatican News, jezuita, ksiądz Krzysztof Dudek pisze: spadek liczby katolików nie jest dla nikogo zaskoczeniem, ale szybkość tego procesu skłania do refleksji. Proszę księdza, chwileczkę. Dla mnie jest zaskoczeniem. Nie rozumiem, jak można pisać o rzeczywistości bezpośrednio dotykającej transcendencji w sposób tak nonszalancki, będąc przy tym księdzem. Dla mnie jest to zaskoczenie, bo chodzi tutaj o zbawienie dusz. Chyba że wierzymy w coś innego, chyba że traktujemy Kościół jedynie jako organizację, korporację, której jakieś tam funkcjonowanie, poza tym ziemskim oczywiście, nie ma innego przeznaczenia i znaczenia. Irlandia, podobnie jak za czasów świętego Patryka, ponownie stała się krajem misyjnym, a od tamtego czasu minęło 1531 lat. Nie daje do myślenia? Księdza to nie dziwi? Wymaga to jakichś działań? Od 50 lat Kościół popada w ruinę i przez 50 lat nieustannie wszyscy mówicie, ludzie z tamtej części Kościoła, że potrzebne jest działanie. Jeżeli nawet byśmy rozumieli Kościół jako instytucję, jak firmę, no to gdybym ja zarządzał taką firmą, u siebie, prywatnie, i miał takich pracowników, którzy nieustannie gadają o potrzebie zmiany, a nic nie robią dla poprawienia struktury tej firmy, to bym im podziękował. Francja. Najstarsza córa Kościoła, która, zdaje się, zagubiła drogę do domu. W świetle faktów, zlaicyzowanie przestrzeni publicznej, walka z Kościołem, słabość, miałkość i byle jakość tamtejszego episkopatu doprowadziły niegdyś katolicki kraj do moralnej ruiny. Zobaczcie oto zestawienie, które przygotowała Fundacja Republikańska.
Z punktu widzenia matrycy katolickiej zakończył się proces nieubłaganej dechrystianizacji. Zakończył, co oznacza nie, że on trwa, tylko już, finito, koniec. Religia chrześcijańska i jej wartości nie kształtują już społeczeństwa i moralności w taki sposób, jak miało to miejsce w połowie XX wieku we Francji. Odsetek praktykujących katolików gwałtownie spadł, a struktury rodzinne zostały zakwestionowane przez upowszechnienie się rozwodów i posiadanie dzieci poza małżeństwem. Od lat 60. XX wieku obserwuje się stały spadek liczby Francuzów deklarujących się jako katolicy. Z 87% populacji w 1972 roku do 53% w 2017, a liczba praktykujących katolików spadła w tym czasie z 20% do 4,5%. Episkopat francuski szacuje nawet, że w mszach niedzielnych uczestniczy prawdopodobnie około 2% wiernych. A jakie są tego efekty? Gdy nie ma katolickich rodzin, gdy nie ma chrześcijańskich wartości, gdy nie ma tego w domu, zanikają też powołania kapłańskie. W 1965 roku we Francji było 49 100 kapłanów. W roku 1990 25 203. A w 2019 już tylko 10 451. Połowa z tych, którzy natomiast są, przekroczyła już grubo 70. Z tych 10 451 księży, 1689 to posługujący we Francji cudzoziemcy. Są to głównie księża pochodzący z Afryki subsaharyjskiej i z Polski. Hiszpania. Tylko 17,3% Hiszpanów określa się jako praktykujący katolicy, a 38,7% jako katolicy niepraktykujący, czyli coś, czego nie ma. Następuje też drastyczny spadek przystępowania do sakramentów przez Hiszpanów. Według ostatnich danych udostępnionych przez Kościół katolicki, w roku 2020 mniej niż 1/3 nowo narodzonych dzieci została ochrzczona, a około 14% osób zawarło małżeństwo kościelne. Tylko około 12% obywateli Hiszpanii, czyli 5,5 miliona, uczestniczy w mszy świętej w każdą niedzielę. Jak tak dalej pójdzie, to nawet w tej waszej synodalności nie będzie miał kto zabierać głos. Będziecie rozmawiać z muzułmanami, protestantami, Żydami. Italia. Wprawdzie znakomita większość Włochów przyznaje się do swojego katolicyzmu, ale wydaje się, że jest to najczęściej zwykły formalizm, który wynika z takiego włoskiego temperamentu, z kultury. Po prostu. Przewodnik katolicki podaje takie oto dane. Do bycia katolikami przyznaje się w tym kraju 87,8% Włochów, czyli o 8 punktów procentowych więcej niż przed 15 laty, czyli mamy tu jakiś wzrost. Dane na temat religijności Włochów pochodzą z raportu Instytutu Studiów Politycznych, Gospodarczych i Społecznych. Ale chwileczkę. Czy to jest powód do optymizmu? Czy to jest katolicyzm? Katolicyzm bowiem nie ma nic wspólnego z jakąś deklaracją, ale z realnymi czynami, sposobem myślenia, funkcjonowania w społeczeństwie. Więc zobaczcie, jak to wygląda, bo wśród tego deklaratywnego katolicyzmu we Włoszech panują takie oto tendencje. 23% przebadanych katolików uważa, że aborcja powinna być legalna z powodów ekonomicznych. 23%. Prawie 19%, gdy zażyczy sobie tego kobieta. 58,7% włoskich katolików popiera też sztuczne zapłodnienie in vitro. 38% katolików popiera eutanazję, a 68,7% zgadza się na usankcjonowanie wolnych związków. Natomiast, co ciekawe, 54% katolików we Włoszech nie wierzy w możliwość występowania cudów za sprawą Boga. Kocham Włochy. Uwielbiam je odwiedzać, szczególnie północną część, tę znacznie biedniejszą od pozostałej części regionu. Wraz z rodziną uwielbiamy zaszywać się w malutkich miejscowościach i wsiach poza zgiełkiem. Wiecie, jakie było moje zaskoczenie, gdy, jak zdawało mi się wtedy, w tej wierzącej części Italii zobaczyłem to? Tak, to jest kościół. Kościoły mające po 800, 900, czasem nawet 1000 lat. Gdy na niedzielnych mszach świętych widziałem po 4 osoby, w wieku 80+. Wydawnictwo Dębogóra poleca książkę ekscelencji Atanazjusa Schneidera, biskupa pomocniczego Astany. Christus Vincit. Tryumf Chrystusa nad mrokami czasów. Niczym jego patron z IV wieku, święty Atanazy Wielki, biskup Schneider mówi rzeczy, których inni nie powiedzą. Książka do nabycia w wydawnictwie Dębogóra.
Link do zakupu znajduje się w opisie filmu. Polecam. Marek Miśko. Polska. O Polsce zrobiłem cały program w tej sprawie, więc nie będę się powtarzał, ale jeżeli myślicie, że te zmiany nie doszły i do nas, to jesteście w błędzie. I chociaż oczywiście w naszych kościołach dzisiaj na przykład widzieliście pełne świątynie, to statystyka jest bezlitosna. Stajemy bowiem w miejscu, w którym 40 lat temu byli Francuzi, Hiszpanie, Włosi i Irlandczycy. Pamiętajcie o tym, że wszystko, co tutaj robimy, jest naszym wspólnym dziełem. Nie mógłbym przygotowywać tych cotygodniowych programów i myśleć o rozwoju naszego kanału, który myślę, że od przyszłego roku najpewniej będzie nam bardzo potrzebny, więc nie dałbym rady zrobić tego bez Was, bez Waszego wsparcia, Waszego zaangażowania, udostępnień, komentarzy, co jest bardzo istotne, subskrypcji, no i ciepłych słów, które bardzo często przesyłacie. A nawet te nienawistne komentarze, których nie lubię nazywać hejtem, chociaż o takie się ocierają, które są niemerytoryczne, dodają mi skrzydeł, bo po prostu wiem, że jak druga strona podnosi larum, to robię to prawdopodobnie dobrze. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zaangażować się jeszcze w ten projekt, wpłacając nam środki, które pomogą na realizację kolejnych programów i dzięki którym możemy to wszystko realizować, informacje na ten temat znajdziecie standardowo w pierwszym komentarzu oraz opisie tego filmu. Można nam postawić kawę za pomocą serwisu Buy Coffee, można też wykorzystać PayPal albo po prostu jako mecenasi na zrzutce. Wszystkie linki są poniżej, a obecnym darczyńcom i tym przyszłym serdecznie dziękuję. A na odchodne w niedzielę. To, co działo się wśród zdemoralizowanej części duchowieństwa w Irlandii przez dziesiątki lat, jest przestrogą dla wszystkich hierarchów, którzy ratunku szukają w nowinkarstwie i inkluzywności. Sądząc, że jak pójdą ze zmianami szerzej i dalej, to przekonają ludzi do kościoła. Że jak będą puszczać oko do świata, to uda im się utrzymać pozycję. Zobaczcie, rok 2020, o którym mówiłem w Hiszpanii. Drastycznie spada liczba ludzi, którzy chodzą do kościoła. Czy to przypadkiem wtedy nie odbyła się słynna pandemia i zamykanie kościołów, gdzie hierarchia, stchórzona, pokazała ludziom, że to jest nic nie warte. Sami to zrobiliście. Będziecie wiązać sobie kamienie u szyi młyńskie i skakać do wody. Pokazaliście ludziom, że wszystko, w co wierzycie, jest nieistotne. Zamknęliście przed nimi kościoły. I w Hiszpanii w roku 2020 statystyka to wszystko pokazała. Myślicie, że jak popuścicie z wiarą, jak popuszczają świeckie władze walczące o elektoraty w swoich krajach, o wyborców, wszystko wróci do normy? Zagubieni ludzie szukają dzisiaj ciszy, którą może dać tylko prawdziwy Kościół, taki jaki był i trwał od wieków, w którym sakrum zajmuje najwyższe i jedyne miejsce. Po zgiełku dnia, przy trudnościach w życiu, problemach w pracy, gdy podrzucają nam coraz to nowe idee i wmawiają, że nienormalność jest normą, że powinniśmy nie tylko akceptować taką normalność, ale musimy ją respektować, musimy się z nią zgadzać, nie możemy jej krytykować. Człowiek potrzebuje kolejnego zamieszania według Was? Nie, człowiek potrzebuje silnej, pewnej ręki, która da mu oparcie i wskaże kierunek w sposób tak przekonujący, że pójdzie w tym wskazanym kierunku ze słodkim przeświadczeniem wiary i rozumu, bez słowa. Czego Wam wszystkim w nowym roku liturgicznym życzę. Bo On przyjdzie. Z rzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w dzień ów będzie. I obyśmy się załapali. I my. Alleluja. Marek Miśko, czuwaj katoliku. Do zobaczenia jutro w poniedziałek w programie specjalnym po godzinie 19:00. Arrivederci.